Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu rundy wstępnej Pucharu Polski. Stalowa Wola, Olimpia, Elbląg. Zwycięstwo i awans do kolejnej fazy Stalowa Wola. Stalowa Wola pokonała Olimpię Elbląg 4-2. Gościem podczas konferencji są trener Olimpii Elbląg, pan Sebastian Letniowski. Witam panie trenerze. Dzień dobry. Oraz trener Stalowa Wola, pan Ireneusz Pietrzykowski. Również witam trenerze. Dodam tylko, że mecz z trybun oglądało 1971 kibiców. I zaczniemy od trenera drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz pomeczowy. No tak, ja przede wszystkim tutaj chciałem pogratulować trenerowi oraz drużynie Stali, bo rzeczywiście to zwycięstwo się im należało. Nasz zespół przede wszystkim dzisiaj trochę taki zdziesiątkowany, bo to właśnie 5 zawodników z podstawy 11, tam trochę kontuzji się nałożyło. Nie to, że odpuściliśmy gdziekolwiek, jakkolwiek Puchar Polski, ale wiele rzeczy się takich złożyło, że nawet ustawienie musieliśmy zmienić na ten mecz. Wiadomo, że ta sytuacja też w lidze nasza jest taka średnia, powiedzmy 2 remisy i przegrana, więc nie jest to, od czego byśmy sobie oczekiwali, więc ten puchar też musieliśmy zagrać trochę rezerwowym składem, ale to nie zmienia faktu, że w 20 minucie jest 3-0 i po prostu w obronie nie istniejemy. Tak? No, coś, co nad czym pracowaliśmy dużo, gdzie wydawało się w meczu z Podbeskidziem i z GKS-em Jastrzębie, że nam to dobrze wychodzi, oczywiście w innym ustawieniu, ale że dobrze wychodzi to bronienie, to w ostatnie 3 dni po prostu zostało wszystko zrujnowane, bo dostaliśmy 3 bramki na świcie, teraz 4. I mało pocieszające jest to, że 2 bramki zdobywamy, bo tak naprawdę przy wyniku 3-0 to myślę też i Stalówka grała trochę inaczej. Dodatkowo może gdyby ta bramka z wolnego nie padła, to mieliśmy taką chwilę, że odżyliśmy, zdobyliśmy bramkę na 3-2 i rzeczywiście gdyby ten wolny, po pierwsze, gdyby go nie było, a myślę, że sędzia nie musiał go cofać po 5 sekundach, bo piłka była zagrana do przodu i uważam, że nie trzeba było go cofać, bo przyszło do środkowania, sędzia zdecydował się na cofnięcie, to jest pierwsze. Druga, jakiś, przynajmniej Kacper Tułowiecki mówi, że rykoszet lekki, ona wpada, no szczęśliwie myślę trochę tak i już właściwie do końca meczu, poza jedną chyba sytuacją, jaką stworzyliśmy, więcej nie mieliśmy, więc jak najbardziej zasłużone zwycięstwo. My musimy skupić się już na lidze i tak naprawdę przygotować się po 2 ciężkich wyjazdach do meczu ze Skrą Częstochowa u siebie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Maciej Dycowski, Niemiec, Podkarpacie Live. Trenerze, co się stało z Wami, że do 25 minuty w zasadzie nie istnieliście, a w zasadzie lewa strona boiska? I czy Pana nie kusiło, żeby po prostu tutaj dokonać jakiś korekt, a długo pan czekał ze zmianami, bo chyba bodajże w 70 minucie. Mówię pan, co to jest, problem jest taki, że te korekty, które nawet zrobiłem, to też weszli zawodnicy, którzy jeden właśnie z lekką kontuzją i problem jest to, jakby pan zobaczył naszą kadrę meczową na ławce, mieliśmy samą młodzież właściwie i tak naprawdę nie widziałem w tym jakby jakiegoś wielkiego celu, żeby zmiany robić w tym momencie. Ja wiem, że do 30 minuty nie istnieliśmy i nad tym musimy się skupić, dlaczego któryś mecz z rzędu nie potrafimy zachować należytej koncentracji, bo naprawdę pierwsza bramka jest dośrodkowanie, tam chyba ktoś nie trafia w piłkę, mówię, to się nie bierze nawet ze złego ustawienia drużyny, tylko po prostu z braku koncentracji i z błędu indywidualnego, więc myślę, że w tym meczu nie miałem za bardzo jakich zmian dokonać, szczególnie gdzieś, jeżeli chodzi o linię obrony. Bo w ofensywie jeszcze coś można było pozmienić, ale w obronie to już naprawdę daliśmy wszystko, co mieliśmy, a zagrało kilku zawodników, którzy do tej pory jeszcze nawet w drugiej lidze minuty nie miało. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, to przejdziemy do trenera Stali. A na pewno bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Z jednej strony było obowiązkiem, z drugiej strony po 3 porażkach w lidze. Wiadomo też, że to jest zawsze taki trudniejszy moment, bo wiadomo, napięcie już większe, tak? Dlatego fajnie, że wróciła faza z piłką. Na pewno to, w jaki sposób przeprowadzaliśmy dzisiaj akcję przy ataku pozycyjnym, jest optymistyczne, tak? Dość dużo tych akcji ostrzelających, dużo wygranych pojedynków 1-1, atakowanie pola karnego, finalizacja, także na pewno to dzisiaj było fajne, natomiast no, jedyny pobyt
pierwszej połowie do tego momentu gości w polu karnym. Zakończył się bramką na 3-1 i to na pewno jest problem, w jaki sposób bronimy pola karnego. Później trochę sami zafundowaliśmy sobie problemy, natomiast no, dobrze, że Wojtkowski, tak jak pan trener tu powiedział, ta bramka w zasadzie zabiła ten mecz na 4-2. My w obronie niskiej przy ustawieniu 5-4 potrafimy to pobronić, więc tam przeciwnik miał chyba tą jedną pozycję jeszcze do strzelenia bramki, natomiast na pewno chcieliśmy troszkę inaczej zarządzić zmianami, troszkę inaczej zafunkcjonować w tym meczu, natomiast no, a później to już po prostu potrzeba chwili i to, żeby ten mecz po prostu wygrać. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Bardzo proszę. Maciej Zucucki-Niemiec, Podkarpacie Live. Trenerze, chciałem zapytać o Łukasza Soszyńskiego, który długo był opatrywany na boisku. Widzieliśmy jakiś bandaż na głowie. Co tam się stało? No tam ma jakąś podobno 7-centymetrową ranę, także na pewno to jest do szycia i w tej chwili jest na sorze. Też chciałem wrócić do tych emocji, bo przy 3-0 dostał pan żółtą kartkę. Skąd takie emocje na ławce rezerwowej? No, a później druga żółta i w konsekwencji czerwona. Nie no, myślę, że emocje takie chyba normalne, tak mi się wydaje. Tak? Nie wiem, nie czułem inaczej tego meczu z emocjami. Pewnie coś się tam takiego działo w mojej głowie, że no, czułem, że tak trzeba reagować. Tak? No nie wiem, wydaje mi się, że to przy jakichś decyzjach sędziego chyba te emocje szły w górę, tak? I pewnie stąd się to brało. Także nie, jest okej. Okay. I jak wygląda sytuacja na pewno Damiana Urbana, który coś z kolanem ma, co dokładnie mu dolega? No, jeszcze ostatecznej diagnozy nie ma, ale wygląda na to, że naderwane są więzadła, więc to gdzieś tam pewnie od miesiąca do półtora może jego absencja potrwać. Także mamy oczko, mamy Urbiego i no zobaczymy jak z Soszim, tak, bo wydaje się, że to Sosz jest na tyle twardy, że długo nie będzie pauzował przy takiej kontuzji. I ostatnie moje pytanie, Borys Frelich. Zawodnik ten jeszcze się nie pojawił na boisku ani razu i dzisiaj też nie dostał szansy. Jak wygląda jego sytuacja i kiedy się możemy go spodziewać na boisku? No, w założeniu dzisiaj miał zagrać, tak, jakby to Hełka Lelek. Szukałem w związku z tym, że mamy nominalne jedno wahadło, czyli Zauchę. Chciałem zobaczyć, jak wygląda Lelek, jak wygląda Pchełka w tym miejscu, więc to było jakby podstawowe zadanie w tym meczu. Borys miał wejść w trakcie, ale no niestety tak się sytuacja potoczyła, że te zmiany musiałem zrobić. Musieliśmy zrobić inaczej. Dziękuję bardzo. No teraz potrzebne szybkie przygotowania, bo kolejny trudny mecz przed wami. No tak, dokładnie. Już w sobotę gramy w Poznaniu, znaczy w Ogrodzisku z Wartą. Jutro regeneracja, piątek trenujemy, jedziemy do Poznania i już na pewno w takim troszkę lepszym humorze, w trochę innym głowach nastawieniu. Tak? No i mam nadzieję, że to w jaki sposób dzisiaj funkcjonowaliśmy, szczególnie z piłką, przełożymy to na mecz z Wartą. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.